Paweł Kijowski, Stowarzyszenie Zagłębie Fanatyków. W tym roku rozpoczynamy kolejną akcję Miedziany Mikołaj. Kolejny rok z rzędu będziemy obdarowywać dzieci z domów dziecka. W tym roku udało nam się zebrać bardzo dużo słodyczy. Słodycze wraz z gadżetami Zagłębia Lubin zostaną podzielone na 170 paczek. Paczki pojadą do trzech miejscowości. Jest to Świdnica, Strzegom oraz tu na miejscu w Lubinie. Nadmiar słodyczy, które udało nam się zebrać, rozwieziemy tutaj dodatkowo do ośrodka w Szklarach Górnych oraz do Domu Samotnej Matki w Ścinawie, a także do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ścinawie. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w tą akcję. Przede wszystkim podziękowania należą się tutaj Klubowi Piłki Nożnej Zagłębie Lubin oraz MKS Zagłębie Lubin Piłce Ręcznej. Pozostałym darczyńcom podziękujemy w późniejszym czasie, gdyż było ich dosyć dużo i nie chciałbym nikogo pominąć. Zapraszamy wszystkich do udziału w kolejnych akcjach organizowanych przez Zagłębie Fanatyków. A od wiosny zapraszamy na mecze Zagłębia Lubin.